Będziemy mieli przyjemność być świadkami rozdania nagród gry edukacyjnej na turystycznym szlaku patriotycznym Polski Walczącej. Gra edukacyjna na szlaku Polski Walczącej polegała na tym, żeby przejść przez kolejne odcinki, kolejne punkty i tam na miejscu odpowiadać na pytania historyczne, rejestrowane za pośrednictwem internetu. Dzięki właśnie wysiłkowi Starostwa Powiatowego i Samorządu Miasta Legionowo tę grę mogliśmy zrealizować i mam ogromną przyjemność ogłosić, że otrzymali wyróżnienia w tej grze. Pan Stanisław Nowotarski zdołał zwiedzić 17 punktów i uzyskać 283 punkty w kwalifikacji. Następnie, czy jest pan Nowotarski Stanisław na sali? Sygnalizował nam, że prawdopodobnie nie będzie mógł przyjść. Nagroda zostanie wręczona później. Wyróżnienie także otrzymuje pan Bartosz Gałkowski, 73 miejsca, 1219 punktów w kwalifikacji. Trzecie miejsce już nagrodowe zdobyła Julia Gałkowska. 73 miejsca, ale 1402 punkty kwalifikowane. To są punkty za odpowiedzi, za znajomość historii, za znajomość naszego powiatu. Drugie miejsce, 90 miejsc zwiedzonych, 2293 punkty kwalifikowane, pan Adam Wontur. Czy zdołał dotrzeć do nas pan Tomasz Romaniuk? Niestety nie widzę, wobec tego tylko podam do wiadomości, że odwiedził 105 na 106 miejsc i zdobył 2768 punktów kwalifikowanych. Niestety nie mógł do nas dzisiaj dotrzeć. Pozwólcie państwo, że ja też pogratuluję zwycięzcy.